Dzisiaj uciekamy babci, więc nie będzie to kolejnej dokładki pierogów. Siemago, z tej strony Krewki, witam was w kolejnym odcinku z Granny. A dzisiaj mam nadzieję, że zrobimy pierwszy ending w normalu. Nie udało się ostatnim razem przez buga, w którym kijek przeleciał przez ścianę. Ale mam nadzieję, że tym razem będzie dobrze. Grafika może być na high. Music bez Dark Access. Lecimy. Standardowo jednak trzeba zobaczyć, co tutaj jest. Jakoś się strasznie wolno poruszam. Nie wiem, czy mi się to tylko wydaje, czy co. Mamy baterię Dauta. Babcia poszła do kuchni, więc jej zahałasujmy tam. Tu zamknę drzwi. Zobaczmy, co tutaj mam. Tu jest pusto, niestety. Tu mamy zdjęcie. Zdjęcie mnie na razie nie potrzebuje. Na razie jest mi niepotrzebne. Tutaj, o, mamy... O, no to chyba robimy ending z autem wobec tego. Na kontrolu kłócam, zapomniałem, co było. Co tu mam? Part of shotgun, no to nice. Umiśka. Wheel crank, no to bardzo dobrze. Cześć babcia, dzień dobry. Tu sobie tutaj wyrzucę. Daj mi tu nie podchodź. O! Widzicie? I teraz babcia randomowo gdzieś tam idzie sobie. Tu teraz tylko trzeba poczekać. Okej. Nie goni nas. Na szczęście jest ta muzyczka, więc wiadomo, czy nas goni, czy nie. Zejdziemy sobie tutaj. No, czemu żeś to wyrzucił? Będzie trzeba babci uspać. Ja. Jezu, w ostatniej chwili. W ostatniej chwili. Dobra. Babcię sobie odpalamy. Teraz sobie tylko pójdę na górę. Ponieważ trzeba paliwo zebrać. I trzeba zebrać sobie... co tutaj wyrzuciłem? Baterię do samochodu. O, jest, widzicie? No i bardzo ładnie. Babcia sobie poszła spać. Na minutę tylko? Nie było dłużej? A nie, bo może... O, no, bo na easy było. Przecież na easy odegrałem ostatnim razem. Tutaj jest pusto, niestety. Więc możemy sobie dać to. W środku będziemy mieli bardzo ładnie świecę zapłonową. Tu mamy kolejną część zdjęcia, to sobie mogę od razu tutaj położyć. O, widzicie? I to w sumie będzie na tyle. Znaczy oczywiście nie z filmu. Ale to będzie na tyle w kwestii wiadomej. Gościu się wolno, gościu się poruszy naprawdę wolniej niż ja w środku nocy. Czy my to coś tu mamy? Mamy. Dobra, ja sobie bym to wyrzucił. I szybko wstał, zanim babcia przyjdzie. Też podgłośnie sobie, żeby ją było słychać w ogóle. Chyba jeszcze raz trzeba ją zachęcić, żeby tutaj przyszła. Kurde! Dobra. Idzie, idzie. Bardzo ładnie. Cześć babuszka. Idziesz spać. Ja sobie w międzyczasie dam tutaj tą świecę. Można już w ogóle ją dać? Tutaj? Babcia! O, możesz dać świecę. Tak, jedną na szczęście. No, na szczęście poszło spać. Już się bałem, że coś się nie uda. W każdym razie, idziemy teraz do kuchni. Trzeba iść do kuchni i zobaczyć, czy tam coś jest, co nam się może przydać. Kolejna część do zdjęcia jest również. Mamy specjalny klucz. Bardzo dobrze, sobie go tutaj wyrzucę. Żeby można było później po niego iść. Tutaj pusto. Tutaj coś mamy? Nie, tutaj mamy część do shotguna. Okej, to mamy książeczkę, to bardzo dobrze. I nie wiem, czy babcia już nie wstała przypadkiem. Nawet jeśli to trudno. Po prostu ją spotkamy po drodze. Oh.
Mogłem nie zdążyć, ale zdążyłem. Nie jestem pewien, czy teraz babcia nie będzie mogła otworzyć tych drzwi, czy to tylko na hardzie jest, czy na innym poziomie trudności. Ale wiem, że zapominam oddychać i teraz mam zadyszkę. Jeju, ale lag się zrobił. Dzień dobry, to włączamy sobie ponownie. Cyk, bardzo pięknie. Ja bym szybko wolał iść tutaj, zanim ona wstanie. Zanim ona wstanie. O, o Jezu, już myślałem, że się uwolni. Ale raczej za czwartym razem już wstanie. Tak fest. Dobrze. Tam sobie pójdziemy za chwilę. Na razie sobie tutaj jest Wilkrank, dobra. Sobie wezmę tą część do shotguna. Tutaj też nic nie ma. I czy coś jest w tym miejscu? Bo tu mnie jeszcze nie było. Tutaj nie, co ma kruk pilot. A to nam niepotrzebny pilot. Coś tu też nie. Ale chyba babcia tu idzie niestety. Poszła tam? W życiu tam nie poszła. Nie wejdziesz tu. Nie wejdziesz. Nie wejdziesz. Idź sobie. Poszła. W międzyczasie zrobimy sobie tu kółeczko z nią. Bo mamy tu kod. No chodź, babciu, chodź. O, idzie. Bardzo dobrze. Kurde. Chciałem kod zabrać. Ale widocznie nie będzie mi to dane. Aha. I tak mnie złapała. Dobra. Bywa. Daj mi kod. Dziękuję. Jest część do silnika. To bardzo dobrze się składa. Kodzik to sobie odblokuje tutaj. Bo czemu nie? Specjalny klucz! Ojoj, jesteś blisko tutaj. Tak, skręcę kark. No już po nas. Cześć, babciu. O, na dwór idzie. To bardzo wygodnie. Już wraca. I pewnie przejdzie tędy, prawda? O, jednak nie. Ha, zagrywaliśmy ją tam. To mamy teraz więcej miejsca na dole. Czyli jedyne, co potrzebujemy tak naprawdę, to klucz do bramy. Klucz do auta. I to tyle. Można uciekać. O nie, jeszcze będzie potrzebny ten. No właśnie. O, możemy sobie wziąć jeszcze tą część. Kolbę. I będzie się można babci pozbyć. Do widzenia. Ja to wyrzucam. Adios. Kark złamany, super. Nie żeby coś. Cyk, bardzo ładnie. Można wziąć bardzo ładnie kolbę. Kukurydzy kolba, oczywiście. Ja ją teraz zanieść na dół.
i będzie po babce. Babcia, jestem oficjalnie gotowy. Żeby ci powiedzieć dobranoc. Raz na zawsze. Jest na spacji. Na szczęście na spacji. Jeśli by to nie było na spacji, to naprawdę byłoby źle. I byłoby źle. Tak fest. Świetnie. Dobra, teraz tylko czekamy na babcię, żeby można było ją zamrozić i sobie pójść na górę. Idzie. Zamrożona babcia. Dobra, ty mi daj tu prze... Także tak, ale zmarnowaliśmy czas, którego byśmy mogli wykorzystać, że babci nie ma. Ale tak, plan jest taki. Specjalny klucz trzeba wziąć. Nie wiem, czy nam się to przyda. Chociaż trzeba wziąć specjalny klucz, otworzyć strych i zamknąć strzałem pająka. Mamy tu broń. Więc ja sobie załaduję broń w razie czego. Gdyby babcia była. Idziesz. Pięknie. Teraz sobie zejdę na dół. Tu będzie łatwiej zejść na dół. Kapitalnie. Idzie. Więc możemy sobie bardzo ładnie zejść. Zestrzymy babcię na schodach, żeby było szybciej. Jak podskoczyła. Dobra, gdzie była tam ta amunicja? Bo nie pamiętam. No, tutaj ta broń. Co? Amunicja była. Tak, tak, dokładnie. I czy da się to w ogóle w ten sposób zrobić? Da się! Pięknie. To teraz wziąć ostatnią amunicję i na pająka. O co jest? Excuse me? Jezu, jakie to brzydkie. Nie chcę. Jakby wam to powiedzieć? Kiszonka. Trzeba się pogodzić z tym, że nie umiem przejść granej. Bo, no, powiedzmy sobie szczerze, nie jestem dizowskim. Co my mamy tutaj? Rusty Padlock Kiba. Akurat mi się to w tym momencie przyda. Naprawdę bardzo przydatny rzecz. Przydatna rzecz. A tu mogę zobaczyć, co jest na dole? O, coś widać? Nie. Pa. Czochraj się. Na szczęście jest tu jeszcze amunicja. Mamy dwie ostatnie szanse. Nie, nie chcę. Ja chcę cię tylko ustrzelić. Jak ten pająk mnie zacznie gonić, to ja naprawdę zostanę zawału. On jest przerażający. Jest! Wrench. Bardzo pięknie. No ale nic teraz nie zrobię, bo wykorzystałem całą amunicję. I teraz babcia mnie tu zabije. Może się uda. Może się uda. Nie jestem pewien. Nagrywki trwają 40 minut póki co. No co? No co? Szybko do telewizora. Bo tam jest ostatnia ammo.
Do widzenia! Dobra, wezmę sobie książeczkę, żeby móc tutaj szybko otworzyć. I wezmę sobie klucz. To coś było? O, obcęgi, dobrze, że spojrzałem. Dobrze, że spojrzałem. Czyli może jednak nie tak do końca tragiczny będzie ten ran. Zagrajmy się sobie teraz na zewnątrz. I będzie można uciec sobie. W sensie, no, chciałbym iść po klucz. Miałem na myśli. Piękne niebo. Nie wiem, czy babcia wstała. W sumie sprawdziłbym jeszcze raz, czy tutaj coś jest. Ale nie. O, jest jednak. O, ty już też wychodzisz. To kapitalnie. Zamknąłem. Oj. Idzie tutaj. Bardzo ładnie. Czyli potrzebujemy tylko klucza do auta. O, i tak poszło. Widzicie? Ale lag. Ale lag. Się zrobił, naprawdę. I może naprawdę się uda ten run. Ale bym się teraz wkurzył, gdyby się nie nagrywało, bo tak spojrzałem, miałem takie oj. Na szczęście nie. Ogólnie właśnie granic zacząłem nagrywać tylko dlatego, że Dizowski to nagrywał. I tego etapu nie lubię najbardziej. No nie! No nie! No nie! No nie! To było straszne. Myślałem, że ona mnie zobaczyła na początku. Autentycznie. Jezus! Maria! Ja! Parówczaku zawału dostałem! Boże. Ile to się człowiek może zestresować przy jednej głupiej grze? Jakie masz nóżki? Gdzie skręcisz? Zatrzymasz się tam, prawda? Skręciła. Okej. Tu jeszcze śrubokręt będzie. Uf, to była szansa jedna na milion. I która teraz? Jedynka czy dwójka? Coś mi podpowiada, że jedynka. Aleluja, to była jedynka. Tylko nie wiem, gdzie teraz jest parówczak. Więc sobie tu chwilę poczekam. O, cześć! Nie fajne masz te nogi. Wiesz, tak... Nieprzyjemne one są. Bardzo dobrze. Tutaj nie. Tutaj. Mamy coś tutaj? Absolutnie. Ale możemy zobaczyć, co jest w studni. Z drugiej strony. Młotek? Okej. To tak, plan jest taki. Bierzemy młotek. Bierzemy młotek. Trzeba będzie otworzyć przy głównych drzwiach.
i na strychu będzie trzeba otworzyć. I będzie się wtedy trzeba szybko wrócić na dół po co? Do piwnicy. Będzie się trzeba wrócić. Do piwnicy będzie się trzeba wrócić po cutting pliersy. Nie wiem, czy babcia idzie. Kogłil, ja nie potrzebuję kogłila. Idzie. Jednak. Teraz się trzeba tylko kopnąć na dół po te cośki. Żegnaj, babciu. No, cześć, cześć, siemanko. Nie znajdziesz mnie. Nie znajdziesz mnie. Prawda? Bardzo dobrze. Wróć sobie spokojnie na sam dół. Nie zagrujesz się teraz ponownie. Prawda? Nie zagrujesz się. Wyśmienicie. Plan jest taki. Hałasujemy. Ja się tu kitram, tylko żeby mnie ona tu nie zauważyła. I przejdę szybko po desce. I na sam dół. A, dobra, zauważyła mnie. Ale my sobie robimy tutaj nad nią przewagę. W ten sposób. Tu jej zamykam drzwi. I już nas nie powinna widzieć. Klucz do auta. No proszę państwa. Wyśmienicie. Masterki. Ja nie potrzebuję masterki. Jezu, dobrze, że się obejrzałem. Dobrze, że się obejrzałem, bo tak mówię, coś długo jej... No, już po nas. Już po nas, prawda? To już koniec. To już koniec. No właśnie. Ale zdzieliła mocno. Ała. Piąty dzień. Nie ma tu babci. Okej, okay, nie schodzi też na dół, więc taki profit. Więc teraz tylko będzie padlocki trzeba znaleźć. Gdzie może być padlocki? A więc plan jest taki, żeby tutaj babcię teraz zamknąć. Trzeba będzie teraz zejść na dół. Mianowicie trzeba będzie wziąć śrubokręt i ten w ściekach jest w tamtej sali. To, czego potrzebujemy w tym momencie, mianowicie padlocki. Bo czytałem po presetach. I tak właśnie wyszło. Więc jak teraz nas babcia nie schrupie, ta na dole pająkowa, to będzie dobrze. To będzie wtedy teraz naprawdę dobrze. Tutaj jest ten kogwil, dokładnie. Kark złamany po raz drugi. Idziemy. Zawsze jak tutaj wchodzę, to czuję taką mega, mega presję. Ja się boję tutaj być. Ja się tu boję. Ej, babuszka! Babuszka! Ty mi tu nie fikaj. Dobra, poszła. Skręciła głupio.
stoi tam. Ale my wchodzimy sobie teraz tutaj. I tutaj trzeba odkręcić. Jeśli tutaj byłoby z tego wrencha, to ja bym był naprawdę zły. Widzicie, mamy padlocki. I mi się bardzo fajnie rozwiązała sprawa cała teraz. Tylko nie wiem, gdzie pająkowa babcia jest. Nie słychać. O to chodzi, że jej tu nie słychać. I to jest frustrujące. Idzie tu. Nie odwracaj się teraz. Proszę cię. Idź po prostu. Idź, po prostu idź. Jest! Jest, udało się! Udało się, udało się! Tak, 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 tak. Uciekamy. Uciekamy babci w tym momencie. Po raz pierwszy. Po raz pierwszy i ostatni. Jest. Brać klucz i uciekać. Tak. O, dzień dobry! Kogo my tu mamy? Kogo my tu mamy? Kogo my tu mamy? Tyż! Ty to! Ty Nie! Nie! Ty Nie! Kurwa, dlaczego? Godzina nagrywki tylko po to. For real. Wiecie co? Powiem wam tak. My już byliśmy w aucie. Jeden reverse brakowałby. Pojechaliśmy do tyłu, babcia nas kapnęła. Gdybyśmy pojechali do przodu, to byłby koniec. Więc ja to zaliczam jako ucieczka. Ejhlan jest ten sam, jeśli byśmy uciekli i nie uciekli. Więc... Gadajcie sobie co chcecie, ale uciekliśmy na normalu. Do zobaczenia kolejnym razem. Cześć.